Cześć. Dzisiaj nietypowo witam Was z Wrocławia. Miałem okazję odwiedzić Politechnikę Wrocławską, a to za sprawą tamtejszego akademickiego klubu lotniczego, który zaprosił mnie, i to nie po raz pierwszy, na konferencję STOL, czyli Studenci nie tylko o lotnictwie. W tym roku miałem przyjemność przedstawić historię pionierskiego samolotu Ettrich Taube. Moje wystąpienie zatytułowane było Ziarno palmy nad Dolnym Śląskiem, ale o nim za chwilę i za chwilę to wystąpienie zobaczycie. Konferencja była jednodniowa, prezentowane były różne tematy, w większości przydatne i zrozumiałe dla osób dość mocno związanych z branżą lotniczą i mających lub zdobywających wykształcenie w tej dziedzinie. Tym bardziej, że oprócz wysłuchania wykładów można było odwiedzić stoiska firm lotniczych, w których zatrudnienie znajdzie pewnie nie jeden absolwent lotniczych studiów. Natomiast tym, którym lotniczych studiów skończyć się nie udało, polecam za swoim przykładem karierę na YouTubie. Mój podziw budzą techniczne dokonania studentów. Na konferencji prezentowana była na przykład rakieta Aurora, zbudowana przez uczestników projektu PWR in Space. Można było też obejrzeć zaprojektowane i zbudowane przez Akademicki Klub Lotniczy zdalnie sterowane samoloty. Powstają one w celu uczestnictwa w zawodach, głównie serii SAE Aero Design w Stanach Zjednoczonych, gdzie są różne konkurencje. Konkurencja powtarzająca się z roku na rok, nazywająca się Regular, polega w skrócie na tym, żeby zbudować samolot zdolny do uniesienia jak największego ładunku, czy w zasadzie jak najcięższego ładunku, umieszczonego w pojedynczej komorze. Samolot taki wygląda na przykład tak jak ten. Mówię na przykład, bo regulamin zawodów pozwala na start z danym modelem tylko raz. Na kolejny rok trzeba opracować inny samolot, niezależnie od tego, jak udany był poprzedni, no a dzieła wrocławskich studentów i studentek zdecydowanie należą do udanych. Z kolei druga kategoria, kategoria Advanced, wymaga zbudowania samolotu zdolnego do wykonania jakiegoś wymyślonego przez organizatorów zawodów zadania specjalnego. Przykładowo istnieje takie coś, to się nazywa PADA, czyli silnikowy, autonomiczny samolot dostawczy, można by to przetłumaczyć. Natomiast to jest to mniejsze. Natomiast ten większy samolot przenosi podwieszoną padę i wodę. A zadanie polegało na tym, żeby samolot ten duży, sterowany przez pilota z ziemi, nadleciał nad oznaczony na trawie cel, wykrył go i uwolnił padę, która miała automatycznie nadlecieć nad ten cel i na nim wylądować, po czym do pady trzeba było dołączyć podwozie, zmieniając ją w łazik, który będzie zdolny przewieźć wspomnianą wodę. Okazało się, że wiele zespołów miało problem z tym, żeby pada w ogóle oddzieliła się od nosiciela i tylko polski mechanizm okazał się tutaj stuprocentowo niezawodny, jak również polskie pady osiągnęły, o ile dobrze pamiętam, 65% skuteczności w trafieniu do celu, a żadne inne nie trafiły w cel ani raz. Zatem nic dziwnego, że zespół z Politechniki Wrocławskiej ma tak imponującą kolekcję nagród, a wśród przeciwników nasi zawodnicy budzą szacunek prezentowanym poziomem swoich projektów i to raz za razem. Samolot studentów podziwiał nawet Mike Pettey, ten, który przerobił Wilgę na Draco, i zostawił na nim swój autograf. Sukcesom wagi dodaje fakt, że studenci mają też bardzo skrócony czas na opracowanie samolotów, dlatego że aby one zdążyły na zawody, to muszą być wysłane z Polski do Stanów w lutym, mimo że zawody są w lecie. Podczas gdy lokalne zespoły mogą opracowywać zmiany o kilka miesięcy dłużej, to jest w skali takich przedsięwzięć bardzo duża różnica. Do tego koszt samego transportu skrzyń z samolotami i sprzętem z Polski na zawody to kilkadziesiąt tysięcy złotych, a więc ogromna kwota będąca tylko częścią całkowitego kosztu udziału w tych mistrzostwach. Za to ja mogłem za darmo zobaczyć Wrocław z góry. To jest Polinka, czyli kolejka linowa, którą studenci jeżdżą między zajęciami odbywającymi się na dwóch brzegach Odry. A jak ja studiowałem, to jeździłem Toyotą Celicą GT4 i myślałem, że jestem fajny. Podziwiajmy Polinkę, a ja w tym czasie chciałbym podziękować wszystkim, którzy nadal wspierają zabytki nieba, a także organizatorom konferencji, którzy specjalnie nagrali moje wystąpienie, żebym mógł je Wam pokazać na swoim kanale. Mam też jeszcze jedną sprawę, jeszcze jedną prośbę, ale ją zostawiam na koniec. A tak wyglądało moje wystąpienie konferencyjne, czyli w zasadzie odcinek Zabytków Nieba na żywo. Proszę Państwa, mieliśmy okazję wysłuchać od przedmówców bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat tego, co w lotnictwie będzie. Natomiast ja zatrzymam się na chwilę nad tym, co było i to dość dawno, ale za to niedaleko stąd. Proszę Państwa, po śmierci jednego z najsłynniejszych pionierów lotnictwa, Ottona Lilienthala, rodzina Ettrichów kupiła dwa z jego aparatów latających w celu dokonania oględzin i sprawienia, żeby jakoś te aparaty usprawnić. Największa rola w tym przypadła
Igo Etrichowi. Tutaj widzimy daty jego życia. On z tymi datami wpisał się w trend rozwoju przemysłu, dlatego że w roku, w którym się urodził, techniczną nowością na świecie był statek wykonany ze stali niestopowej, natomiast w roku, w którym umarł, Lockheed Starfighter przekroczył dwukrotną prędkość dźwięku. Igo Etrich połączył swoją wiedzę lotniczą z wiedzą biologiczną i kluczowym skrzydlakiem, bo tak się nazywa takie nasionko, stał się skrzydlak rośliny Zanonia, która rośnie na jawie. Ja się na biologii za bardzo nie znam, dla mnie to jest palma, natomiast systematycznie, biologicznie jest to jakaś odmiana ogórka. W każdym razie sprowadza się to do tego, że to 13-centymetrowe nasionko jest w stanie pokonywać, lecąc po takiej oscylacji, rekordowe odległości, rozsiewając roślinę. Przy czym jego masa tych skrzydeł jest dosyć nieduża w porównaniu z masą samego ziarenka. Takie skrzydlaki klonu czy jesionu, które rosną w Polsce, potrafią pokonać 5 kilometrów. Nie znalazłem nigdzie informacji, ile może pokonać taka zanonia, ale na pewno dużo więcej, dlatego że znajdowana czasami była nawet na pokładach statków, które płynęły dosyć daleko od brzegu. I Etrich ze swoim współpracownikiem Francem Welsem opracowali i opatentowali szybowiec oparty właśnie na kształcie tego ziarna. Następnie spróbowali wyposażyć go w silnik Antoinette z 1908 roku, dosyć ciekawy ośmiocylindrowy, bezgaźnikowy silnik, ale okazało się, że silnik jest zbyt słaby i ta konstrukcja się okazała nieudana. Wtedy ich drogi się rozeszły, dlatego że Etrich uparł się, że jednak trzeba kontynuować jednopłaty o kształcie tego ziarna, natomiast Wels był zwolennikiem dwupłatowców, chociaż jeszcze wiele lat później składał wnioski patentowe nawet na statki powietrzne o wachliwych skrzydłach. Etrich, dokładając ogon do skrzydła o kształcie ziarna, doprowadził do oblatania samolotu, który jest tematem dzisiejszego wystąpienia, samolotu Etrich Taube. Samolot po otrzymaniu ogona w powietrzu przypominał kształtem gołębia i stąd ten samolot taką nazwę otrzymał. W tym samym roku uzyskał on ochronę patentową i wydawałoby się, że konstruktor zrobi na opracowaniu tego projektu dosyć dużą karierę. Sprzedał on licencję na produkcję firmie Rumpler, która miała moce techniczne do tego, żeby taki samolot seryjnie produkować, ale sama nie opracowała żadnej udanej konstrukcji. Natomiast w roku 1911 stało się coś, że ochrona patentowa z tego samolotu została zdjęta. Co się stało, ja do końca nie wiem, bo źródła są tutaj dość mocno sprzeczne, natomiast prawdopodobnie chodziło o to, że ten samolot został uznany przez władze państwowe za tak doskonały, że podobnie jak hymn, jak godło, należy go uznać za dobro ogólnonarodowe i umożliwić jego jak najszerszą produkcję. W związku z czym już w roku 1913, jeżeli znamy jakąkolwiek nazwę fabryki lotniczej, to ta fabryka na pewno produkowała samolot Taube. 90% firm, które były w stanie w państwie niemieckim i austriackim produkować samoloty, produkowało Taube. To było ponad 50 wytwórców. Zbudowali oni wtedy 500 sztuk tego samolotu, co nawet jak na dzisiejsze czasy nie jest wcale taką małą partią produkcyjną. Ale oprócz zdjęcia ochrony patentowej, różne rekordy przyczyniły się do tego, że samolot ten zyskał popularność. Tutaj jest mapa, na której narysowane są przeze mnie takie proste drogi, którymi ten samolot latał. Między innymi podczas lotu przez Paryż do Londynu po raz pierwszy przewieziono pasażera nad kanałem La Manche. Lot z Berlina do Insterburga, czyli na terenie dzisiejszego Królewca, to był lot ponad 700-kilometrowy, który odbył się w ciągu jednego dnia. Do Kopenhagi poleciano bez międzylądowania, zatem samolot potwierdzał, że jest konstrukcją udaną. Również ustanowił on pewne rekordy wysokości. Ile ten rekord wysokości wynosił, tego nie wiem, dlatego że pojawiają się takie wartości, jak tutaj widzimy, od 6 do ponad 7 tysięcy metrów. Natomiast pamiątką po tym jest dosyć ciekawa widokówka, dlatego że ona pokazuje Taube lecące nad lotniskiem Johannisthal, natomiast ktoś dorysował atramentem góry, pokazując, że samolot ten był w stanie osiągnąć dużą wysokość. Również ten samolot jako pierwszy przeleciał nad Śnieżką. Śnieżka ma 1600 metrów wysokości i 1200 wybitności. Jak zbudowany był Taube? Konstrukcja samolotu generalnie była rzeczą bardzo klasyczną jak na tamte czasy, czyli mamy oczywiście drewniany szkielet wykrzyżowany stalowymi linkami z różnego rodzaju okuciami wzmacniającymi konstrukcję. Generalnie był on pokryty płótnem, natomiast to, co
stosowano również metal w różnym zakresie. Zawsze metalem pokryta była przednia część i to, co jest oczywiście dookoła silnika. Niektóre samoloty miały metalową podłogę kabiny i niektóre samoloty miały również metalowe górne powierzchnie wokół kabin. Samolot początkowo był jednomiejscowy, ale bardzo szybko okazało się, że jest w stanie unieść dwie osoby, w związku z czym jako dwumiejscowy latał, sterowało się nim z tylnej kabiny. Widzimy tutaj, jak wyglądały przyrządy sterownicze. One generalnie były dosyć współczesne, dlatego że sterowało się wolantem, obsługiwał on i pochylanie, i przechylanie samolotu, natomiast ster kierunku był obsługiwany normalną sterownicą nożną. Tutaj poniżej wolantu widać fragment zbiornika paliwa. W tym samolocie zbiornik paliwa był połączony z fotelem w przedniej kabinie. Tak to wyniknęło, że jest korzystnie ze względu na wyważenie samolotu. Oprócz tego, że Taube produkowany był na licencji w drewnianej, klasycznej formie, powstał również samolot, który się nazywał Stahltaube. Przynajmniej dwie firmy, czyli Żenin i DFW, produkowały samolot, w którym kadłub zastąpiony został konstrukcją właśnie wykonaną ze stali. Opracowano też coś takiego. Jedni twierdzą, że to była próba wyjścia z tym samolotem do zastosowania pasażerskiego, inni, że miało to jedynie osłonić pilota i obserwatora od warunków atmosferycznych na czas, kiedy pisali oni w powietrzu meldunki znad pola bitwy. Powstała niewdrożona do seryjnej produkcji wersja samolotu Taube z zamkniętą kabiną. Jeżeli chodzi o usterzenie samolotu, to najlepiej widać je na zdjęciu Taube, które niestety już się rozbiło. Sterowanie samolotem odbywało się poprzez wichrowanie powierzchni sterowych, zatem ta, można powiedzieć, ciemna część statecznika poziomego była elementem stałym z twardego drewna, natomiast część, która była sterem wysokości, to była część wykonana z bambusu i poprzez jej wichrowanie sterowało się pochyleniem samolotu. Ster kierunku był jedynym elementem ruchomym, który był oparty na zawiasach. Był dwuczęściowy ster, tak zwany ster chorągiewkowy. Tutaj widzimy jeden z bardzo późno wykonanych egzemplarzy tego Taube. On znajduje się w Krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego. I to jest samolot z lat 30., który nazywany jest repliką, ale tak naprawdę on był późno wyprodukowanym egzemplarzem. Z okazji Olimpiady w Berlinie był on prezentowany i taki delikatny anachronizm w jego malowaniu stąd można zobaczyć. Jeżeli chodzi o podwozie samolotu, to oparte było ono na patencie Blériota, czyli mamy wahacze wleczone, a element amortyzujący w postaci takiego krążka nawiniętych gumowych sznurów znajdował się w krawędzi natarcia samolotu. Widzimy tutaj również, że samolot przed próbą silnika jest umocowany do ziemi takim hakiem. Hak ten wbijał się w trawiaste pole i umożliwiał to, że samolot nie toczył się do przodu. Niektóre egzemplarze miały też dodatkowe kółeczka umieszczone pod końcówkami skrzydeł i zwykle z tyłu była płoza ogonowa, ale są też zdjęcia samolotów, które z kółkiem ogonowym latały. Zwykle te kółka były do przetaczania samolotu po ziemi, ale w powietrzu czasami też Taube z kółkiem potrafił się znaleźć. No i jeszcze jest jeden element bardzo charakterystyczny dla pionierskiego lotnictwa, czyli taka płoza antykapotażowa. Czasem była jedna, czasami dwie, która chroniła śmigło, chroniła samolot przed kapotażem. Wymogiem wojskowym było wtedy, że samolot musi być zdolny do operowania z jednokrotnie zaoranego pola. Tak to było ujęte. Stalowe Taube miały już nieco bardziej nowoczesne podwozie, którego główną zaletą podobno było to, że w razie uszkodzenia zastrzału podwozia nie przebijała się chłodnica. Tutaj widzimy, że chłodnice były umieszczone po bokach samolotu w większości egzemplarzy. Przy uszkodzeniu podwozia podobno łatwo się to uszkadzało. Widzimy również też przeniesiony nieco do przodu ten pazurowy hamulec. Ciekawostką jest wersja na pływakach. Skrzydła samolotu nawiązują oczywiście w swoim obrysie do ziarna Zanoni. Charakterystyczny kształt, nie do pomylenia z niczym. Profil skrzydła w zasadzie nie do końca był profilem, dlatego że żebra miały formę łukowatą i podobnie jak w paralotni, część profilu była dopełniona opływem powietrza. Grubość tego profilu była bardzo niewielka. A co jest istotnym elementem konstrukcyjnym, to jest tak zwane brique, czyli można by przetłumaczyć to jako most. Skrzydło miało standardowe, nazwijmy to, dwa dźwigary, natomiast pod skrzydłem znajdował się taki oto element, który w zasadzie technologicznie był trzecim dźwigarem i prowadnicą linek do powierzchni sterowych, natomiast te pionowe elementy w niektórych egzemplarzach były tak mocno gęsto umieszczone, że można było je rozłączyć i były Taube ze składanymi skrzydłami. Widziałem opis takiego czegoś, ale nie widziałem zdjęcia takiego Taube, więc nie wiem, czy to finalnie powstało, ale ten most pod skrzydłem jest też charakterystyczny dla samolotu.
Tutaj widzimy pozbawioną opłótnienia powierzchnię wichrowaną, czyli końcówka skrzydła cała wykonana z elastycznego bambusu. Tutaj są linki, które poprowadzone były poprzez taki wielokrążkowy mechanizm właśnie pod tym mostem, przechodziły na górę, na górną powierzchnię skrzydła. Każda część wichrowana była pociągana do góry około 10 linkami. I Taube był samolotem bardzo łatwym w pilotażu, dało się, mówiąc kolokwialnie, lecieć bez trzymanki, ale wymagał dużej siły do tego, żeby nim sterować, dlatego że tam była najpierw przekładnia łańcuchowa, później przekładnia linkowa, różne kąty linek na tym moście i podgięcie końcówki skrzydła wymagało od pilota dużej fizycznej siły. Tutaj jest zdjęcie, jaki jest zakres ruchu końcówki skrzydła. Ona na dole jest w pozycji, nazwijmy to, spoczynkowej. Linki pociągały ją tylko do góry po wewnętrznej stronie zakrętu. A tutaj jest ostateczna rozwojowa wersja samolotu. Niektórym producentom udało się wyeliminować most i skrzydło jest już, można powiedzieć, wolnonośne. Ten samolot ma również współczesny układ usterzenia i ma on lotki umieszczone na zawiasach, a nie wichrowane końcówki skrzydeł. Francuzi przezywali Taubę niewidzialnym samolotem, dlatego że on miał skrzydło pokryte płótnem od dwóch stron, nie na całym obrysie płata. Tylne części były, spływowe części pokryte tylko od góry, więc podobno jak ten samolot, on miał w granicach 14 metrów rozpiętości, osiągnął wysokość rzędu 400 metrów, to nie było go z ziemi za bardzo ani widać, ani słychać, dlatego przezywany był samolotem niewidzialnym. Zdarzyło się też coś takiego, że w 1913 roku kilka Taube rozbiło się z powodu oderwania się skrzydła. Wtedy wszyscy się odkochali i zaczęli nazywać ten samolot złośliwie Klapptaube. Natomiast strona wojskowa rozpoczęła badania wytrzymałości tego samolotu. I okazało się, że przeciążeniem, które niszczyło konstrukcję, było 3,4 g. To dotyczy tego rumplera, tego standardowego drewnianego Taube. Z nieznanego mi powodu mocniejsze były Taube zbudowane przez firmę Gotha, które też były drewniane, a próbę wytrzymały stalowe Taube, które oprócz kadłuba miały też inne okucia i metalowe elementy w skrzydłach. To sprawiło, że w zasadzie u progu wybuchu pierwszej wojny światowej już żadne firmy nie otrzymywały zamówień na nowe Taube. Strona wojskowa używała tylko tych samolotów, które zakupiła wcześniej. Samolot był napędzany bardzo różnymi silnikami o pojemności od 4,6 do 11 litrów, o mocy dochodzącej do 120 koni mechanicznych. To pozwalało samolotowi latać z prędkością 100 kilkunastu kilometrów na godzinę. To były silniki rzędowe o 4 albo o 6 cylindrach, natomiast jest jedno zdjęcie Taube z 7-cylindrowym rotacyjnym silnikiem. Nigdzie nie znalazłem opisu, co to był za silnik, natomiast jest to jakaś jednostkowa produkcja i znając realia i kraj, prawdopodobnie był to silnik Gnom Omega. Taube miał za to współczesny układ chłodzenia, czyli szczelne chłodnice, układ ciśnieniowy i nie było czegoś takiego jak na przykład w silniku Antoinette, że część chłodziwa była odparowana i potem się skraplała albo była odparowana i była tracona. Mamy tutaj standardowe chłodnice, 6-cylindrowe Taube potrzebowało 16 litrów chłodziwa i również te chłodnice miały taką zaletę, że była pewnego rodzaju przerwa między kadłubem a chłodnicą, co oczywiście zwiększało jej skuteczność, ale czasami to nie było potrzebne i stosowano taki, może jeszcze przez kogoś pamiętany materiał, który się nazywał wojłok i w zimie wojłokiem się upychało powierzchnię między kadłubem a chłodnicą, żeby właśnie chłodnicy tej skuteczność nieco zmniejszyć. Niektóre silniki miały oczywiście już w komplecie chłodnicę, wtedy chłodnica była na silniku, zatem było mniejsze ryzyko jej uszkodzenia przy złamaniu zastrzału podwozia. Dosyć zaskakującym elementem Taube i również innych samolotów z tego okresu jest taki niewielki zbiorniczek, który znajduje się nad kabiną. Szczerze powiedziawszy, 100% tej pewności nie mam odnośnie tego, co to może być, ze względu na to, że o ile w niektórych samolotach wygląda to jak tutaj, na najbardziej wyraźnym zdjęciu i widzimy pewne szczegóły konstrukcji, o tyle w innych ten zbiorniczek miał formę taką kulistą, bardzo niewielką. Ale najprawdopodobniej była to instalacja taka, jaka jest tutaj pokazana na samolocie Albatros. Wtedy nie było stosowanych powszechnie pomp paliwa, ale zbiornik znajdował się na tej wysokości co silnik albo poniżej, główny zbiornik samolotu, więc jakoś paliwo musiało być dostarczone. I ten element, który jest tutaj z tylnej części silnika, to była pompa pneumatyczna i ta pompa powodowała nadciśnienie w zbiorniku paliwa
i dzięki temu, że było nadciśnienie, paliwo trafiało do silnika. Ale silnik musiał jakoś na początku zaskoczyć, więc taki rozchodowo-rozruchowy zbiornik był umieszczony na górze i z tego zbiornika niewielka ilość paliwa spływała grawitacyjnie, silnik się uruchamiał, pompa się uruchamiała i później rolę zasilania w paliwo przejmował już główny zbiornik, ten, który w taubę był pod siedzeniem w przedniej kabinie, zatem prawdopodobnie taka była rola tego zbiorniczka, który jest na taubę nad kabiną. Nie każdy egzemplarz, a przynajmniej nie każdy na zdjęciu, taki zbiorniczek posiadał. Jeżeli chodzi o wykorzystanie samolotu, to ważny jest dla nas rok 1911. Wtedy Włochy prowadziły wojnę z Imperium Osmańskim. Imperium Osmańskie zajmowało wtedy liczne tereny północnego pasa afrykańskiego, aż prawie po Gibraltar. I były walki o Trypolitanię, czyli taką krainę geograficzną na terenie dzisiejszej Libii. I tam włoski pilot po raz pierwszy dokonał nalotu na pozycję wroga, stąd taubę czasami trochę na wyrost jest nazywane bombowcem pierwszym, ale ten nalot bombowy polegał na zrzuceniu 4,5-kilogramowych granatów na pozycje tureckie, z których 2 trafiły w cel, a 2 nie. Ale podniosła się z tego tytułu wielka awantura o złamanie konwencji haskiej, dlatego że konwencja haska, która jeszcze wtedy obowiązywała, nakładała na wszelkie państwa zakaz zrzucania granatów, bomb i innych materiałów wybuchowych z balonów, sterowców i innych wynalazków o podobnym charakterze. Myślę, że to, czy samolot jest wynalazkiem o podobnym charakterze jak sterowiec, to by był temat dla prawników na dyskusję do dzisiaj. Natomiast tutaj mamy zdjęcie taubę przelatującego obok Zeppelina. Przy okazji Turcy nie mieli pretensji, że parę godzin przed tym nalotem zostali ostrzelani 100-kilkudziesięcioma pociskami z okrętu. W roku 1914 taubę, jak mówię, już był samolotem nieco przestarzałym. On co prawda wsławił się w bitwie pod Tannenbergiem jako wysoki punkt obserwacyjny i pozwolił ostrzec stronę niemiecką o tym, że Rosjanie zmieniają swoje pozycje w sposób, jakiego dowódcy się nie spodziewali. Samoloty te latały również nad Paryżem, gdzie było zrzucanie bomb i było zrzucanie ulotek z wezwaniem do kapitulacji. Ale najciekawsza historia to jest historia z Chin. Tam był taki port, który był niemiecką kolonią, on się po niemiecku nazywał Tsingtau. Było to oblegane przez wojska japońskie i bardzo bohatersko jeden z pilotów, mający tam 2 egzemplarze taubę, z których zrobił jeden sprawny, między innymi przerabiając śmigło machoniowe na śmigło z chińskiego dębu, które trzeba było kleić po każdym locie, wykonywał loty obserwacyjne, przewoził meldunki, to był Günter Pluszow. On na końcu uciekł tym taubę z obleganego miasta. Pierwszy etap ucieczki był oczywiście za sterami samolotu, ten samolot się rozbił i został zniszczony, a pilot następnie przez Japonię, Hawaje, Stany Zjednoczone, Gibraltar i Anglię dostał się do Niemiec, gdzie został uznany za szpiega, bo stwierdzono, że taka ucieczka jest niemożliwa. Taube nigdy nie był samolotem uzbrojonym, jego uzbrojenie to była ręczna broń, czy to krótka, czy to długa, którą miała na pokładzie załoga. Był samolotem powolnym i mało zwrotnym, zatem niestety bardzo duża część lotników podzieliła los lotników, którzy tutaj są pokazani na grafice, i taubę zostały wycofane do roli samolotów szkolnych, gdzie dość dobrze się sprawdzały i pierwsze kroki na taubę stawiali Ernst Udet, Max Immelmann i inni późniejsi, najsłynniejsi lotnicy austriaccy, pruscy i niemieccy. Chciałem jeszcze powiedzieć na koniec parę słów o fabryce, która mieściła się niedaleko stąd, bo w miejscowości Libau, czyli w Lubawce. Gdybyśmy tak polecieli sobie z Wrocławia przez Świdnicę, Wałbrzych, to tam na granicy polsko-czeskiej ta miejscowość się znajduje. Tam właśnie Etrich ulokował swoją fabrykę samolotów. Jedne źródła podają, że wiadomo, gdzie ona była i że jakieś jeszcze budynki się zachowały, inne, że nie. Natomiast na pewno w okolicy stadionu, który tutaj widać, i wzdłuż torów kolejowych, które są zaznaczone na czarno, znajdują się pola, z których pierwsze samoloty taubę nad Dolnym Śląskiem startowały. Te pola są dosłownie kilkaset metrów od dzisiejszej granicy Polski z Czechami. Czy to zdjęcie, które jest tutaj pokazane, jak taubę leci właśnie nad tym fabrycznym pasem startowym, zostało zrobione w tym samym miejscu, gdzie to współczesne zdjęcie? Tego nie wiem, ale krajobraz jest podobny, zatem te pola jeszcze mogą nam przypomnieć o historii tych samolotów.
Etrich oprócz Taube w tych zakładach zbudował też samolot Etrich 7, samolot czteromiejscowy Etrich Luft Limousine, a w 1929 roku samolot Sport Taube. Wtedy już była nowo powstała Czechosłowacja, ale Sport Taube okazał się samolotem, który był szybszy od wszystkich samolotów wojskowych, jakie Czechosłowacja miała, w związku z czym zabroniono produkcji tego samolotu i go skonfiskowano, bo uznali Czesi, że on może być używany tylko do przemytu. I niestety Etrich się bardzo zniechęcił, zaniechał działalności lotniczej i wrócił do tego, czym zajmował się wcześniej z ojcem, czyli do produkcji maszyn włókienniczych. I taka była krótka historia tej fabryki pod logiem Etricha. Dlatego, że jeszcze później, w latach 48, 50 albo 51, zbudowano tam kilkadziesiąt sztuk szybowca ABC i po zakończeniu jego produkcji w tych zakładach powstał Tartak. No i póki co skończyła się w Lubawce historia lotnicza. Natomiast Taube stał się pewnego rodzaju ikoną swoich czasów. W jednej z książek niemieckich, którą się posługiwałem, przygotowując to wystąpienie, są opisane różne typy samolotów i tam są takie rozdziały, że są Doppeldecker, Eindecker i Tauben, czyli są dwupłatowce, jednopłatowce i właśnie Taube. Taube był uznany za konfigurację samolotu, a nie za konkretną markę czy za konkretny typ. Kończąc, chciałbym życzyć wszystkim, którzy tutaj mnie słuchają, zwłaszcza młodym pokoleniom, studentom, żeby udało wam się stworzyć coś takiego, co kiedyś trafi na reklamy, na monety, na znaczki pocztowe, jak samolot Etrich Taube. Jeśli będzie to gdzieś produkowane, to niech się uda dobrą umowę licencyjną stworzyć i żeby prawa patentowe były poszanowane. No a jeżeli ktoś o tym, co stworzycie dzisiaj, będzie pamiętał tak, jak my pamiętamy o Taube, to ktoś o waszym wynalazku opowie na konferencji Akademickiego Klubu Lotniczego w 2137 roku. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Prosimy panie Marku jeszcze o chwilkę pozostania, a ja proszę pana Kacpra Adolfa, prezesa Klubu Akademickiego Klubu Lotniczego, o wręczenie upominku. No, brawo, nie było końca, a ja w ramach podziękowania dostałem model samolotu tego Advanced'a, co przenosił pady, wykonany przez twórców oryginału. Miniaturka wykonana ich wysiłkiem i w ich warsztacie, to jest w mojej kolekcji naprawdę bardzo cenna pozycja. A dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską poznam z bliska też takie samoloty i też będzie o nich odcinek, ale nie wiem kiedy, bo to są dość obszerne tematy i na pewno jeden wyjazd do Wrocławia to będzie za mało, żeby wszystko sfilmować i porozmawiać z ludźmi, którzy tam są i mogą przekazać mi wiele cennych informacji, także to będą na pewno obszerne odcinki, ale kiedy mi się udaje zrealizować, tak jak mówiłem ostatnio, nie jestem w stanie tego zadeklarować. Natomiast mam też inne pytanie na koniec, dlatego że szukam, i to tym razem nie dla siebie, modeli samolotów turystycznych polskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chodzi o polskie samoloty typowo turystyczne, RWD-4, RWD-5, RWD-9, nawet już powiedzmy te bardziej zawodnicze, czy późniejsze RWD-13, ale też interesują mnie tutaj samoloty większe, dwusilnikowe, na przykład RWD-11, albo samoloty używane wtedy w polskich liniach lotniczych, jakieś stare Junkersy, może ktoś ma Lockheeda Electre, może ktoś ma polskiego Wichra. Tylko problem tu jest taki, że te modele muszą być dość duże. W sensie, no tak o rozpiętości przynajmniej metra, czyli raczej byłyby to modele latające, nie muszą one być super wiernymi replikami. Jeżeli ktoś taki model ma, albo jeżeli taki model buduje i go ukończy w ciągu najbliższych miesięcy, to niech napisze do mnie maila, ja wytłumaczę o co chodzi, no i może ten model będzie mógł zrobić karierę i być zaprezentowany szerszej publiczności, ale nie na moim kanale, także to jest taka nietypowa prośba. Mam nadzieję, że ktoś się odezwie, a nawet jeśli nie, to my na pewno spotkać się możemy bardzo chętnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, do którego zapraszam, i w moim kolejnym filmie. Do zobaczenia, dzięki za uwagę i cześć.